właśnie wybiła 12:00 i od teraz przez najbliższe 24 godziny razem z Natalią możemy jeść i pić tylko rzeczy ze sklepików szkolnych. Z racji tego, że my z Natalią ani do szkoły, ani na studia, no już ładnych parę lat nie chodzimy, to wstawiłem dzisiaj na mojego Instagrama relację, w której zapytałem was, w jakich szkołach w Gdańsku, Sopocie lub Gdyni, no są sklepiki szkolne. Od razu odezwało się do nas mnóstwo uczniów z różnych szkół z całego Trójmiasta i okazało się, że no, sklepiki szkolne nadal istnieją. Za naszych czasów w sklepikach szkolnych dało się kupić dosłownie wszystko. Były kanapki, tosty, jakieś pizze, były różne napoje, słodycze, słone przekąski, ale pytanie, jak to, słuchajcie, wygląda teraz? W tym filmie właśnie to sprawdzimy, zobaczymy, co w dzisiejszych czasach da się kupić w sklepikach szkolnych i no spróbujemy przeżyć na tym 24 godziny, ale oczywiście pomóc nam muszą w tym nasi widzowie, bo no umówmy się, dziwne byłoby, gdybyśmy z kamerą wbijali się do różnych szkół. Właśnie dlatego jesteśmy już umówieni z kilkoma osobami z różnych szkół, które mają nam kupić różne rzeczy ze swoich sklepików szkolnych, więc oglądajcie koniecznie do końca, żeby zobaczyć, co to będzie. Dobra, słuchajcie, mam już pierwsze fotki. To jest sklepik szkolny w jakimś liceum. Nie będziemy mówić dokładnie, w którym, żeby nie robić przypału, wiecie, uczniom, którzy nam pomagają. I ogólnie mamy tutaj mnóstwo rzeczy, ale musimy wybrać kilka. Na pierwszym zdjęciu mamy drożdżówki, tylko pytanie, czy chcemy coś słodkiego na śniadanie? Ja bym wolała coś słonego, jeśli będzie. Okej, no to tutaj na tym zdjęciu chyba za bardzo nic słonego nie ma. Zobaczmy drugie. Tutaj mamy zdjęcie lodówki. O, i może weźmy coś do picia od razu. Ja proponuję, żebyśmy wzięli wodę, bo musimy mieć na zapas, nie? Żeby mieć co pić przez cały dzisiejszy film i przez całe 24 godziny. Więc może, Natalia, ta woda Kristal, co tutaj? Okej. Ona wydaje mi się będzie spoko. Na dole jest jakiś smoothie, malina, czarna porzeczka. Bierzemy, koniecznie. Jak to w ogóle smoothie w sklepiku szkolnym? Za moich czasów takich rzeczy nie było. Bez kitu, no. Jakiś dobry sklepik nam się trafił na początek, więc to też na pewno poprosimy. Tutaj mam zdjęcie różnych kanapek i Natalia, kanapka z nuggetsami za 11 zł. Bierzemy, koniecznie. Jest ogromna, więc idealnie. Będziemy mieli co zjeść na śniadanie. A to w sumie takie rzeczy jak w Żabce trochę. Ty, bez kitu, trochę taka Żabka, no. Tutaj u góry w ogóle jesteś, Natalia. Pizza z sosem bolońskim, 6 zł. Pizzerka, koniecznie bierzemy. To są czasy sklepików szkolnych, pizzerka musi być. Bierzemy to też. Pamiętam, jak w moim sklepiku były pizzerki podgrzewane takie, no nie były w ogóle chrupiące, tylko takie gumowe i na to ketchup. To myślę, będzie podobnie i ja proponuję, Natalia, wziąć jeszcze może jakąś herbatkę. Skoro to śniadanie, to możemy wziąć herbatę tutaj. Jest herbata w sklepiku szkolnym? Natalia, jest mnóstwo rodzajów herbaty do wyboru. To bierzemy. Może jakaś taka zimowa, malinowa? Serio, jest zimowa herbata w sklepiku szkolnym? No. Ja nie wiem, na jaki sklepik my trafiliśmy. Co to w ogóle jest za szkoła? No nie mogę, widzowie, powiedzieć jaka, ale sklepik tutaj jest dobrze zaopatrzony. Czyli co, bierzemy te rzeczy? Bierzemy. To ja, widzowie, wysyłam listę do naszego widza i zaraz się z nim spotykamy. Dobra, słuchajcie, podjechaliśmy na miejsce. Ewidentnie jest przerwa, więc zdążyliśmy, jest wszystko ok. Czekamy teraz na naszego ziomala i zobaczymy, czy udało się wszystko kupić. Siemka, kurde, ale ciężko masz. O, dzięki wielkie, stary. No dobra, widzowie, pierwsze zamówienie odebrane. Jak widzicie, no mamy wszystko, to co chcieliśmy i tutaj jest ta pizzerinka. Królowa wszystkich sklepików szkolnych i Karol, ja bym przetestowała ją od razu, zanim pójdę do drugiej szkoły, bo ona zaraz się zrobi taka splaczała. Okej, to ją testujemy, ale resztę spróbujemy za chwilę, bo o 12:30 jesteśmy umówieni pod kolejną szkołą. Jak, Natalia? Od razu przypomniały mi się czasy szkolne. Mega dobra, ma bardzo dużo ziół, ten sosik robi robotę. Ej, nie no, spoko, jest taka ciepła rzecz. Wygląda kozacko, dobra, daj mi spróbować. Ale zarąbista. To kosztowało 6 zł, nie? Widzowie. Złoto mieć coś takiego w szkole. Złoto mieć taki sklepik w szkole, złoto mieć taką pizzerinkę w sklepiku w szkole. I serio, jak za tą cenę, super, bardzo dobre. Myślę, że to będzie jedna z lepszych rzeczy. Chociaż ta kanapka z nuggetsami też może być mocna. Biorę jeszcze jednego gryza, oddaję Natalię ją tobie, a ja jadę pod kolejną szkołę, bo no nie możemy się spóźnić. Hej, dzięki ślicznie za ten, za pomoc. Jaka piękna paka. Widzowie, czy wy to widzicie? Dostaliśmy paczkę niespodziankę od naszej widzki. Zapakowaną, skąd oni mieli coś takiego w szkole? Ja nie wiem, piękne, ale... Dziewczyny to dziewczyny, co? No tak, widać, że tutaj postaranko mocne wleciało. Ogólnie nie zdążyłem wam wytłumaczyć przed, jak to wyglądało, ale dostaliśmy info, że jakby zakupy już dla nas zrobione, więc nawet nie zdążyliśmy poprosić o zdjęcie sklepiku, więc no nie wiemy za bardzo, jak wygląda, ale tutaj jeszcze nasza widzka zapytała, czy chcemy zdjęcie tych rzeczy, jak już kupiła, ale no stwierdziliśmy, że skoro i tak już są kupione, to... Wolimy niespodziankę. I z racji tego, że uzbierało nam się tych rzeczy całe mnóstwo, to wrócimy z tym wszystkim do domu, tam na spokojnie zjemy śniadanko i pokażemy wam, co jest w tej paczce. No dobra, wrzuciliśmy już do domu, więc teraz na spokojnie możemy przetestować resztę rzeczy z tego pierwszego sklepiku, w którym była pizzerinka. Ona była przepyszna, więc tak. Podejrzewam, że ta kanapka z nuggetsami też będzie pyszna. Właśnie, Natalia, zobaczmy, co jest w środku w ogóle. Normalnie są nuggetsy, czaisz? Są nuggetsy, jest ogórek świeży, jest ogórek chyba kiszony. O nie, ten kiszony jest to do wyjęcia. Pomidora i jest też sałata. No nie ma tych składników, nie wiadomo jak dużo. No
umówmy się, ale... Sama bagietka jest bardzo duża. Tak, no jest ogromna. Jak to wygląda w ogóle? I to widzowie kosztowało w tym sklepiku 11 zł. Natalia od razu próbuje. Za chwilę też zrobimy oczywiście unboxing tej paczki, którą dostaliśmy jakby z drugiego sklepiku, ale najpierw skończmy to. Muszę wziąć jeszcze jednego gryza, bo nie poczułam nuggetsa. Okej, dobra. Ja widzowie jestem też mega ciekawy tego smoothie, bo ono wygląda bardzo fajnie. Jak? Ciekawe, ale brakuje mi tutaj sosu, jest to trochę za suche. No właśnie, tak wygląda, nie? Na mega suche. To mięsko, jak jakościowo? Pewnie trochę wątpliwe jakości, czy nie? Jest okej, ale smakuje jak nuggetsy. Okej? Jest tak suche, że zaraz dostanę czkawki. Ja jak jem suche rzeczy, to od razu dostaję czkawki. To otwieraj Natalia Krystala, popij, bo w ogóle pierwszy raz widzę tą wodę. Nigdy wcześniej nie widziałem. O, też już mają nakrętki, które się jakby nie rozłączają. Spoko. Woda jak woda, nie? No to woda jak woda, wiadomo. Nic, ale mamy tutaj jeszcze smoothie, którego jestem mega ciekawa. No właśnie, zobaczmy jak to smakuje. My smoothie jakoś mega często nie pijemy, ale... Pyszne. Serio? Smakuje jak taki lepszy kubuś. Dobra, Natik, dawaj, ja chcę to przetestować. Jakbym miała coś takiego w szkole, to bym to piła codziennie. Czekaj, jeszcze herbatka i już ci daję. Czy herbatka to jest chyba herbatka właśnie z Biedry, nie? W sensie ta Ramsay. Smoothie 10 na 10, serio, przepyszne. Herbatka jak herbatka. Okej. Ja w takim razie zacznę sobie też od tej bagietki, uwaga. No to wiesz, co mi to przypomina o smaku? Co? Longera z KFC. Ej, wyskitu, trochę jest to podobne. Jest mega podobne. Faktycznie trochę to suche, więc dobrze, że mamy na przykład herbatkę. Jeszcze ciepła, nie? Minęło tyle czasu, a jeszcze jest cieplutka. Powiem wam, widzowie, że naprawdę zapowiada się dzisiaj smaczny odcinek. Obawiam się tylko, że będziemy mieli za dużo rzeczy i będziemy jedli to przez kolejne, nie wiem, 72 godziny, a nie 24, ale... Czekajcie, wezmę jeszcze gryza. Też mi się tak Karol wydaje, ale z racji tego, że jest za domem prawie całą tą pizzerinkę, to ty możesz zjeść tą bagietkę. Okej. Ale smoothie ja biorę. Tak, ja biorę smoothie, ono jest przepyszne. Bo czekaj, muszę sprawdzić właśnie jak smakuje. O Jezu. Przepyszne jest. Ale dobre. Czemu za naszych czasów takich rzeczy nie było w sklepikach? Ja się zastanawiam, czy u mnie w sklepiku nie było czasem smoothie, ale... U mnie nie było. To jest tak domowe, nie? Bardzo domowe tutaj. Nie no, przepyszne jest. Naprawdę, pycha. Jakby mam wrażenie, że piję sok, który sam sobie wycisnąłem przed chwilą, a no przypominam, że to jest ze sklepiku szkolnego, nie? I top rzeczy z tego sklepiku dla mnie smoothie i pizzerinka. No zdecydowanie, woda to wiadomo, woda jak woda. Trochę cienka butelka, wkurza to delikatnie, ale... To prawda, bo jak się naciska, to aż wylatuje woda do góry. No w smaku jak woda. Herbatka też spoko, no po prostu malinowa herbata z Biedry, ale... Nie no, kozek śniadanko. No bo słuchajcie, mamy 13.02, no już 03. Śniadanie za nami, powiem wam, że ja jestem już najedzony. Nie spodziewałem się, że te rzeczy będą aż tak dobre i aż tak duże, ale... o 13.50 jesteśmy umówieni z kolejną widzką, tym razem w Gdyni, więc zbyt dużo czasu nie mamy. Ale zanim ruszymy do Gdyni, to koniecznie musimy sprawdzić, co znajduje się w tej naszej paczce niespodziance. Widzę już, że mamy jakieś chrupki o smaku jalapeno i sera. Dziewczyny chyba znają twoje smaki. Ej, bez kitu, ale pierwszy raz widzę takie chrupki. Ja też, później je przetestujemy. Ogólnie w tych sklepikach szkolnych teraz chyba muszą sprzedawać takie w miarę zdrowe rzeczy, nie? Chyba były jakieś tam zmiany kiedyś. Tak, mamy też kubusia. O. Mam mega ochotę na kubusia. Jezu, ja też tak dawno nie piłem, no. A propos tego, że w sklepikach są teraz zdrowe rzeczy, to mamy zdrowy mus owocowy. O, wolowo, to jest pyszne. Akurat tego smaku też nigdy nie testowaliśmy, więc no zobaczymy dzisiaj jak smakuje. Widzowie, tam jeszcze jest rzeczy w środku, co jest grane? Ty, widzowie, to jest normalnie muffinka. Nie gadaj. Chodźcie, to jest normalnie babeczka czekoladowa. Ja pierdzielę, ty, no jakie cuda są w tych sklepikach, jestem totalnie w szoku. Ale ona w ogóle wygląda taką domową. No, znaczy wszystko w ogóle, to smoothie też, nie? Wyglądało takie domowe, bo w tych sklepikach faktycznie oni robią te rzeczy sami, wydaje mi się. Oho, mamy tutaj klasyczek. Pizzerinka i to jeszcze w foliowej torebce. To jest widzowie klasyk, ale ona wygląda troszkę gorzej niż ta pierwsza. Ona chyba jest z grzybami w ogóle. Okej, no trzeba będzie ją porównać z tą, którą jedliśmy przed chwilą. Tutaj mamy totalny hit. Jest to jogurt z malinami chyba i jeszcze owocami na górze. Ja taki nie mogę. Jak normalnie. Ty, nie no. Jest winogrono. Szok. Jestem w szoku, serio. Ale nie myślcie widzowie, że to koniec, bo w środku mamy jeszcze dwa batony proteinowe o smaku masła orzechowego, więc nie spodziewałem się, że ten film będzie aż tak fajny. To może przetestujemy teraz tylko babeczkę, bo ja nie mam miejsca na nic. Nie no, ja też. To zostawimy sobie na resztę dnia. Będziemy dzisiaj to wszystko sobie, wiecie, stopniowo testowali, ale... Tego jestem mega ciekawa, więc nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie posmakować. Zarąbista. Pyszna. Jezu, jaka dobra. Szczerze? Dawno nie jadłam tak dobrej babeczki. No właśnie, tutaj niestety nie znamy cen, widzowie, bo Nowicka jakby kupiła wszystko bez konsultacji w ogóle z nami. To wszystko kosztowało 50 zł. A, w sumie tak, no tak, za cały zapłaciła 50 zł. No oczywiście, wiecie, każdemu widzowi oddajemy pieniądze i jeszcze dajemy spory napiwek, także... Nie no, Karol, ja nie mogę. To jest zarąbiste. Dawaj. To jest najlepsza rzecz chyba. Jest... Serio? Ja nie wiem, jestem w szoku, jakie to są dobre rzeczy. Za naszych czasów były jakieś gumy szok, pamiętasz? No. A miszczenki, czy jak to się nazywa?
nazywało. Tak, były. W ogóle z naszych czasów w podstawówce to były maczugi, chips normalnie dało się kupić. I były, no. Potem... też się da kupić. No też się da, tylko nie takie, jakieś takich innych marek, nie wiem, pewnie są trochę zdrowsze, ale w liceum nie było źle, ja już miałem tosty normalnie w liceum i tak dalej, więc były już też te lepsze rzeczy. U mnie w liceum chyba już później zlikwidowali sklepik szkolny, był chyba tylko na początku. No to nie, to u mnie był do samego końca. W ogóle dajcie znać, widzowie, czy w waszej szkole macie albo mieliście sklepik, czy nie? A czekaj, Natalia. W ogóle wydaje się, że to jest marchewkowe, bo tutaj są kawałki marchewki. Bardzo możliwe, pokaż, zaraz posmakuję. O Jezu, jaka pyszna. Babeczki ze Starbucksa nie mają podjazdu, serio. Natalia, wracam do tej szkoły, nie? Ja się tam zapisuję. Mówiłem nam, że musimy zaraz ruszyć do Gdyni, ale zanim wyjedziemy, to musimy Natalia złożyć zamówienie. Dostaliśmy tym razem dwa zdjęcia. To jest pierwsze, niezbyt wyraźne, ale mamy tutaj tablicę z menu. Uuu, czyli duży wybór ciepłego jedzenia. Tak, mamy tak, bułki małe, bułki chyba duże, bułki XXL, zapiekanki. Okej. Mamy też tosty, są wrapy, sałatki, jogurty, szejki. Może shake jakiś? Możemy wziąć shake'a, bo to może być bardzo nietypowe. Powiem wam widzowie, że zapowiada się kolejne mocne zamówienie, ale zobaczmy drugie zdjęcie. Okej, tutaj niestety trochę mniej widać, bo jest to zdjęcie z bardzo daleka, ale mamy jakieś pączki, mamy drożdżówki, mamy warkocze. To może coś na słodko weźmiemy? No może warkocz w sumie? Okej, chociaż wydaje mi się, że tej babeczki nic nie pobije. No może być ciężko, ale zobaczymy, bo wiesz, może w każdym sklepiku szkolnym jest tak dobrze. Tutaj jeszcze Witka opisała nam to, czego nie widać i mamy teraz osi niebieskie. Może weźmy osi. Dobra, możemy wziąć. Czyli co, bierzemy zapiekankę? Tak, zapiekanka, pieczarki plus ser. Taka klasyczna. Klasyczna. Do tego wziąłbym tosta z serem, bo chciałbym porównać je z tostami, które były w moim liceum. Okej. Do tego ten warkocz, nie, o którym mówiliśmy. No i jeszcze shake. Tak, koniecznie shake, tylko nie wiem, jak to są smaki, więc jakikolwiek. Weźmy dowolny po prostu. Tak, weźmy dowolny, no i osi, nie? Mhm. Nasza Wicka zapytała, jaki chcemy sos do zapiekanki i wzięliśmy oczywiście standardowo keczupik, zobaczymy przy okazji, no jaki on będzie. Więc nie ma co, my się zbieramy i ruszamy, a wy w tym czasie zasubskrybujcie koniecznie mój kanał i strzelcie lajka, jeśli taki film wam się podoba. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce, delikatnie zaczęliśmy się stresować, czy na pewno uda się spotkać, ale jak widzicie, mamy poczekać jeszcze sekundkę, bo tościki się robią, więc na TX będziemy mieli pyszne, cieplutkie, chrupiące tosty. Nie mogę się doczekać. Cześć! Jezu, przepraszam. Mamy, że tak ten się ciągamy. Super, dzięki wielkie. No i mamy to widzowie, jak widzicie, tościki świeżutkie wjechały. Tutaj mamy też tego shake'a, nie wiemy jeszcze co to jest za smak. Jest taki dość rzadki, ale zaraz go przetestujemy. Bo musimy zacząć chyba od najważniejszej rzeczy, czyli od tej oto zapieksy. Wygląda mega dobrze. Szczerze? Właśnie nie, bo do tego jest taka sobie. Okej, ale ciepła czy zimna? Zimna, ale no na to nie mamy wpływu, bo czekaliśmy długo na tosty, więc mogła wystygnąć, nie? Też nie wiem, czy nasza bliska nie brała tego wcześniej po prostu na przerwie, nie? I czy to już nie leżało praktycznie całą lekcję. Ale w smaku dobra. Dobra? Mhm. Właśnie wydaje mi się, że gdyby ona była ciepła, to byłaby super, bo wygląda naprawdę spoko. Serio jest dobra. Ciepłe widzowie, na pewno mamy tościki, więc zaraz je przetestujemy, ale zacznę od tej zapiekanki, uwaga. Faktycznie jest chłodna, ale gdyby na to była ciepła, byłaby 10 na 10, serio. Widzowie, nie wiem jak to jest, że te rzeczy w tych sklepikach są takie dobre. Kiedyś za dzieciaka, wiecie, jakby nie zwracało się na to już takiej uwagi, nie? Po prostu szliście głodni na przerwie po tosty, jedliście je i tyle, ale serio, zarąbista zapiekanka. Szkoda właśnie, że nie jest chrupiąca, ale poza tym super. Ty ją kończysz czy ja? Może ja z pieczarkami, a ty zjesz tosty. No dobra, to trzymaj Natalia, ja ci oddaję tą zapieksę, a spróbuję teraz chrupiących tostów. Natalia, tosty jak w domu. Identyczne widzowie. Pyszne, cieplutkie, chrupiące. Ketchup wiadomo jaki, taki trochę wodnisty, ale... I taki bardzo jasny on jest. Mm. Jest taki mocno czerwony, jest taki pomarańczowy. Znowu, bardzo dobra rzecz. Jak na taką szybką przekąskę w trakcie lekcji, nic lepszego chyba od tego tosta nie znajdziecie. No dobra, tościki i zapieksa zjedzone. Powiem wam, że naprawdę jestem w szoku, jak to wszystko smakuje. Jezu, Karol, ja się tak najadłam, że ja już nie mam miejsca. Natalia jeszcze trochę przed nami w tym filmie, więc oszczędzaj, ale... No właśnie, pytanie, jak ten shake widzowie? On jest jakiś taki różowawy, truskawkowy pewnie. Mocno mleczny. A, czyli to będzie lepsze. Dla mnie. Mi nie leży, to smoothie było zdecydowanie lepsze. Ja mleczne rzeczy lubię, więc uwaga. Taki kwaśny jest, dziwny. No nie, taki nie za specjalny. Pierwsza niedobra rzecz. Mhm. W sensie nie jest jakiś tragiczny, ale faktycznie jest kwaśny. Czuć też, że jest taki naturalny, więc jakby to nie jest tak, że to jest jakiś hemol. Nie no, najgorszy nie jest, ale nie jest to takie wow jak rzeczy, które testowaliśmy przed chwilą. Z tego sklepiku szkolnego mamy jeszcze warkocza, ale ja na razie nie mam na niego miejsca. Zostawmy go na później. Dobra, zostawmy go na później, ale w ogóle jestem w szoku, bo ja myślałem, że to będzie taki warkocz na słodko, a to jest chyba to taka... Jest na słodko. A to jest taka chałka? Chałka. No właśnie, to jest chałka. Czyli na słodko. Okej, ale ja myślałem, że to będzie, wiesz, z kruszonką czy coś, taka drożdżówka bardziej. Okej, nie, no to jest taki długi warkocz. Ale dobra, wiesz co, to możemy potraktować jako chleb w razie czego. Mhm.
Nie? Jakbyśmy chcieli... Coś na kolację. No właśnie, coś na kolację to po prostu będziemy mieli. No dobra, śniadanie i drugie śniadanie w dzisiejszym odcinku mamy zjedzone. Przydało mi się teraz zjeść jakiś obiad i jest szansa, że na obiad zjemy no takie dania typowo obiadowe. Niestety, musimy trochę poczekać, bo obiad będziemy mogli odebrać dopiero o 16:20, więc z racji tego, że jest aktualnie 14:48, to proponuję Natalia, żebyśmy na podtrzymanie do obiadu zjedli sobie tego proteinowego batona. Ja się, Karol, dziwię, że ty w ogóle jeszcze jesteś głodny i myślisz dalej o jedzeniu. No ja chcę po prostu to wszystko przetestować w te 24 godziny. On jest w białej czekoladzie. O kurde, ej, to może być mega dobre. No czegoś takiego w moich sklepikach na pewno nie było w szkole. Jest dobre, ale tej babeczki nic nie przebije. No, może być ciężko. Jest mega suchy, konsystencją przypomina mi trochę batony wukadzików, też proteinowe. Sam smak dobry, ale faktycznie mega suchy, więc trzeba to szybko czymś popić. Właśnie, tego wam chyba nie pokazaliśmy, ale teraz w tym ostatnim sklepiku zamówiliśmy też oshi, więc fajnie, bo będzie to coś zupełnie innego. Ja też mam taką cienką butelkę, chyba teraz już takie robią. Nie wiem, oszczędzają chyba plastik, w sumie dobrze. Ale tutaj też powiem wam, zdziwiłem się, że oshi jest w sklepiku szkolnym, bo ja nie przypomniałem sobie, żeby w mojej szkole takie oshi można było kupić. No, słuchajcie, wróciliśmy do domu, chwilę odpoczęliśmy, ale czas złożyć kolejne zamówienie, tym razem obiadowe. I tak, dostaliśmy 6 zdjęć, na pierwszym mamy lodówkę, ale w sumie bardziej chyba byśmy zjedli coś na ciepło. Co, Natalia, tym razem? Tutaj mamy rozpisane menu i teraz tak, Natalia, mamy do wyboru albo kanapki, no ale to już jedliśmy. Mamy zapiekanki, ale zapieksa też już dzisiaj była. Jest pizza za 6,50, czyli 50 groszy droższa. No ale pizzerinkę też jedliśmy. I drugą jeszcze mamy na wieczór. Mamy tutaj tortillę z kurczakiem, mamy sałatki, mamy makarony. Weźmy makaron, nie? No. Makaron pesto plus ser albo makaron z sosem bolońskim, okej. Okay. Ja bym była za pesto. Ja chyba też mam ochotę na pesto. Mamy też naleśniki, może też naleśnika weźmiemy dla testu? Dawaj. Czekajcie, zobaczmy co mamy dalej. Tutaj mamy deserki, jakieś smoothie, soki wyciskane, drożdże. Nie, smoothie już mieliśmy, shake'a mieliśmy i jeszcze mamy deser ten w lodówce. Tak, więc to na razie odpada. Kawka, nie, herbata już była. Tutaj mamy znowu kanapki, możemy zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, ale jestem w szoku, widzowie, jak duża oferta jest w tych sklepikach szkolnych. Dużo jest bardzo rzeczy na ciepło. Tak, bardzo dużo rzeczy na ciepło. Są takie bufety teraz trochę. I są, Natalia, znowu te chrupki. Widzicie, widzowie, tam u góry są te same chrupki, które my już mamy, więc no nie będziemy ich brali, czyli tutaj, widzowie, mamy jeszcze jedno zdjęcie i tutaj mamy dużo napoi. I znowu jest jakiś osz i znowu jest kubuś, ale to już mamy, więc... Weźmy wodę. Weźmy zwykłą wodę, nie? Żebyśmy mieli na te 24 godziny, czyli ostatecznie makaron, naleśniki, woda. A, i jeszcze jedna rzecz, ale mianowicie, widzowie, kanapka z kurczakiem, która według naszej Wicki, która nam to ogarnia, jest najlepsza. Ty, Natalia, i u nich pani sama gotuje większość rzeczy, czaisz? O, to może być mega dobre, jak ta babeczka. Aj, niestety, widzowie, okazało się, że o tej godzinie nie ma już ani makaronu, ani naleśników, ale nasza Wicka wzięła nam inną, fajną rzecz na obiad. I powiem wam, że jest to coś, czego naprawdę w sklepikach szkolnych się nie spodziewałem, więc jedziemy teraz pod tę szkołę i zaraz zobaczycie, o co chodzi. Cześć! Jezu, dzięki wielkie! Okej, udało nam się odebrać rzeczy z kolejnego sklepiku i powiem wam, że na pierwszy rzut oka to wygląda tak dobrze. Jakby było z jakiejś restauracji, co najmniej. Zaraz widzowie nam nie uwierzą, że to jest ze sklepiku szkolnego, ale... To jest ze sklepiku szkolnego! To jest normalnie z tego sklepiku, który widzieliście przed chwilą na nagraniu. Wiadomo, słuchajcie, że lepiej by było, gdybyśmy wyszli tam z kamerą, nagrywali ten sklepik, pokazywali jak to wygląda i sami zamawiali, ale no jest to niemożliwe. Nie da się wejść praktycznie do żadnej szkoły, bo no jesteśmy osobami obcymi, nie? I nawet te Wicki, które nam to ogarniały, pisały, że wiecie, i tak mielibyśmy problem, żeby wejść, bo od razu na wejściu pani pyta, nie? Do kogo idziemy. Dokładnie. I tak dalej. A niektóre szkoły też są zamknięte, na przykład tak. Teraz dostaliśmy dopiero po lekcjach jakby. Dokładnie, no bo nawet... Bo nie da się wyjść w trakcie. Tak, w trakcie przerwy mają problem czasami, żeby wychodzić, więc no niestety nie jesteśmy w stanie sami tego zamawiać, ale dzięki temu, że jesteście i że no mamy aż tylu widzów, to i zawsze jesteśmy w stanie to ogarnąć. Tak, super widzowie dzisiaj w odcinku, że naprawdę jestem chociaż w szoku. W sumie jutro, Natalia, jest szansa, że sami zamówimy, ale to zobaczycie rano, o co chodzi, bo na razie musimy pokazać wam, co my tutaj mamy i mamy tak, sałatkę Cezar, zwróćcie uwagę. Jak ona wygląda, Karol. No gdyby nie ten ogórek tutaj, jak dla mnie, ale poza tym kurczaczek, pomidorek, sałata, sosik, no widzę, wszystko tutaj jest, więc elegancko. I to jest obiad generalnie Natalii, chociaż ja coś czuję, że ja też sobie go troszeczkę podjem. Tutaj mamy tą kanapkę z kurczakiem, ale ją zostawimy sobie na kolację. Tak, ona podobno jest najlepsza według tej naszej Wicki, więc musieliśmy ją wziąć. I tutaj uwaga, widzowie, mamy pierogi ruskie. Nie wiem, czy chcemy je teraz otwierać, czy w domu. Pokaż tylko, chociaż są zaparowane, są nie? Zaparowane, one w ogóle są ciepłe, pomimo tego, że były kupowane chyba godzinkę temu. Dobra, to już otworzę, jak wyjęłam. No, ja nie mogę. Normalnie pierogi, dobra, widzowie. Nie ma co, jedziemy do domu, bo tutaj nie mamy żadnych sztućców ani nic i tam na spokojnie. Są te sztućce. Tam są w środku.
Ja nie wiem, Zoe, to jest jakieś all inclusive. Nie wiemy ile to kosztowało. 20,50 bez sałatki. Nie wiem, ile jest sałatka. I jeszcze mamy wodę do tego. Właśnie. Więc poza wodą Crystal i poza Oshi, które jeszcze nam tam zostało, mamy, jak widzicie, do kolekcji kolejną cisowiankę, więc na pewno przez te 24 godziny się nie odwodnimy. Dokładnie. Dojechaliśmy do domu, więc w końcu możemy zjeść nasze rzeczy. Natalia właśnie polewa sosikiem swoją sałatkę. Chyba muszę ją po prostu wymieszać. Chyba tak, no. Łatwiej. Ale to widzowie tak dobrze pachnie, że naprawdę. Ja jestem w szoku. Do obiadu wlaliśmy sobie też kubusia, bo mamy tam 1,5 litra go, więc no trzeba będzie to wypić. Ale uwaga, testujemy. Pycha. Które miejsce w rankingu naszym dzisiejszym? Wysokie. Świeże warzywka, ta sałata jest taka chrupiąca, papryka też jest taka, no fajna, ten kurczak jest fajnie doprawiony, cieniutko pokrojony, żadnych takich żyłek i wiecie, rzeczy, których chcielibyśmy nie widzieć w kurczaku, więc klasa. Zadowolona z obiadu? To smakuje tak, jakbyście sobie to sami zrobili w domu, serio. Ja jestem mega ciekawy moich pierogów, ale zanim je spróbuję, no to sprawdzę jeszcze tą sałatkę, jak Natalia tak zachwala. Tylko nie za dużo, tak? Bo to jest mój obiad. Ale to jest pyszna. Mega dobra, nie? Ten kurczaczek jest tak doprawiony fajnie. O wow, jestem w szoku, serio. Dobra, Karol, już zostaw, to moje. Moje! Trochę żałuję, widzowie, że muszę to Natalii zostawić, ale... Dobra, sprawdź moje pierogi. W takim razie uwaga, otwieramy pierogi, przerzucamy je na talerz. Ile ich mamy w ogóle? Raz, dwa, trzy, chyba sześć. Siedem. A, siedem, okej. Okay. No, wyglądają one naprawdę ładnie. Wyglądają ładnie, ale spróbuję je przekroić, zobaczymy, jak będą wyglądały w środku. Farszu całkiem sporo, chociaż ciasto jest grube. To zależy, bo niektórzy lubią cienkie, niektórzy lubią grube, ja wolę takie średnie. Okej, okay. Ja po prostu lubię dobre, więc zobaczmy, czy to dobre będzie. Sam farsz jest okej, okay, ale ciasto jest zdecydowanie za grube. Okej, okay. Ale w smaku jest okej, okay, czy? No właśnie przez to, że jest tak grube ciasto, to głównie czuję to właśnie, nie? Nie czuję praktycznie farszu w ogóle. Gdzieś tam jak się do niego dokopię, no to faktycznie jest fajny posmak, ale gdyby ciasto było tak dwa razy cieńsze, no to to byłoby ze trzy razy lepsze. Ale z drugiej strony, to są widzowie pierogi ze sklepiku szkolnego, no umówmy się, nie? W ogóle to, że pierogi w sklepiku szkolnym są, to jest już duży wyczyn. I można zjeść coś na ciepło. No właśnie, więc nie ma co narzekać, ja to zjem z przyjemnością. I szczerze, Natalia, ja myślałem, że w dzisiejszym odcinku nie będziemy do końca najedzeni, a jak to zjemy, to ja czuję, że do wieczora to my już nic w siebie nie wciśniemy. Jeszcze mamy chrupki, warkocza, deser, pizzerinkę, kanapkę z kurczakiem, no. Jednego batona. Widzowie, idziemy jeszcze obiad, z wami widzimy się za chwilę. No ale słuchajcie, odpoczęliśmy chwilę po obiedzie, jest aktualnie 19:23. Do jutra nie mamy rady zdobyć już żadnej nowej rzeczy, bo o tej godzinie, no umówmy się, wszystkie szkoły są już zamknięte. Tak czy inaczej, mamy jeszcze sporo rzeczy do przetestowania wśród tych, które zdobyliśmy wcześniej i... Ja bym chciała zjeść te chrupki. Chyba chrupki odpalamy, co? Jestem mega ciekawa ich. Też jestem ich mega ciekawy, bo na zdjęciu było widać, że są one w wielu sklepikach szkolnych, nie tylko w tym jednym, ale tak szczerze, to ja ich nigdy, widzowie, normalnie nie widziałem. A, i zobacz, Natalia, to jest bez GMO, jest to produkt bezglutenowy, więc... czyli takie zdrowe chrupki. Tak, one są chyba jakieś takie zdrowsze i dlatego mogą być sprzedawane w sklepikach. Ty, Natalia, tu nawet z tyłu jest napisane specjalna oferta dla sklepików szkolnych. To dlatego też były w tym drugim te same. Tak, czyli widzicie, widzowie, to są jakieś takie, powiedzmy, sklepikowe cheetosy. Ale czekajcie, przesypmy je do miseczki, zaraz zobaczymy, jak smakują. Teoretycznie są o smaku jalapeno i sera, więc powinny być delikatnie pikantne. Dobra, i uwaga, chwila prawdy. Ej, dziwne. Dziwne. Takie jakby leżały 5 dni poza opakowaniem. Wydaje mi się, że właśnie przez to, że są trochę zdrowsze, to mają dziwną konsystencję. Są takie jakby miękkie, ale krwiące. Takie jakby trochę zleżałe. Aha. A nie, w smaku spoko. Ej, ale ostre te ciemne. Weź sobie tego. Ej, faktycznie trochę pieką. Ej, ale są spoko. Nie, są naprawdę spoko, no. Na szczęście mamy kubusia. Mówiłem wam, że to ma 1,5 litra, a wcale nie. To ma 850 ml, więc jak widzicie, połowa już za nami. I osi nam się już skończyło. No właśnie, nie mamy już osi. Zostało nam to, pół butelki Crystala i jeszcze cisowianka, więc damy radę, Natalia, do jutra. Ale dobra, słuchajcie, nie ma co, idziemy z naszymi chrupkami obejrzeć sobie coś na YouTubie i widzimy się za jakiś czas na kolacji. Nasz dzisiejszy dzień powoli dobiega końca, jest 21:28 i jak widzicie, przynieśliśmy tutaj wszystkie rzeczy, które jeszcze nam zostały. I właśnie, Natalia, co ty jesz na kolację? Mogę sobie sama wybrać najpierw? No wybierz sobie, bo ja już mam pewien pomysł, ale jakby ty na pewno nie będziesz chciała jeść tego samego. Okej, okay. Tak myślałem, widzowie, że Natalia przejmie te kanapki, tylko pokaż coś w środku, Natalia, bo okej, okay, mamy tu sałatę, kurczaka i ogórka, więc sobie by ona i tak nie smakowała. Tak, dobra, to weź ją, ja jej nawet nie chcę. Podobno, widzowie, ta kanapka to jest najlepsza rzecz z tego sklepiku, w którym też były pierogi, więc Natalia, oceń. Lepsza od sałatki? Inna. Okej. Okay. No nasza widzka napisała, że ta kanapka jest po prostu najlepsza.
Pewnie najczęściej ją je, nie? Bo w sumie najwygodniej coś takiego zjeść sobie w szkole. Jest bardzo dobra, jest sałata, zresztą widzieliście w sumie co jest, ale jest fajna, bo ten ogórek tak przełamuje smak. Chociaż dla mnie ogórek mógłby być bardziej kwaśny, ale to kwestia pewnie ogórka, który się trafił. Nie no, jakbym miała takie kanapki w szkole, to chyba bym je kupowała, bo są naprawdę przepyszne. Brakuje tylko herbatki, nie? Z tego pierwszego sklepiku. Mhm. W telewizorze mielibyśmy kolacyjkę idealną, ale idealny wydaje mi się będzie ten warkocz w połączeniu z jogurtem. Takie kombo stwierdziłem, że zjem na kolację. Zobaczymy, jak to będzie smakowało, chociaż tutaj no to jest jeszcze ta pizzerinka. Tylko ona wygląda tak średnio, bym powiedział, ale czekajcie, widzowie, no zobaczę, jak smakuje. Może ketchup sobie weź do tego chociaż. Jest gorsza niż ta, którą mieliśmy na początku filmu. Po pierwsze jest na zimno. Jest na zimno, są pieczarki. Tam były pieczarki? Nie, tam nie było pieczarek, tam były zioła. Dużo ziół było. Ogólnie powiem tak, smakuje 3 razy lepiej niż wygląda. Jakby sam wygląd jest średnio zachęcający, no umówmy się, ale wydaje mi się, że zamiast tego na kolację zjem sobie właśnie warkocza z jogurtem, tylko muszę się pozbyć tych owoców, które są tutaj u góry, bo one mi nie do końca leżą. A ja chcę posmakować kawałek warkocza. Mega dobry jest ten warkocz, chociaż już trochę jest suchy, ale przez to, że tak długo leżał. Jest suchy, Natalia, ale z jogurtem nie będzie aż tak suchy i to właśnie wydaje mi się będzie dobre kombo, uwaga! Jaki on jest potężny w ogóle. Kolacja idealna? Idealne połączenie. Ja myślałam, że my będziemy mieli jakieś batony i takie różne rzeczy, a my jemy cały czas takie normalne jedzenie. Serio, kozacko ten odcinek się układa. To oczywiście jeszcze nie jest koniec. Jutro rano dalej kontynuujemy, bo do 12 trwa nasz challenge, ale... Ty, Karol, z tym wyglądasz. Szczerze, Natalia, na tych sklepikach szkolnych dałoby się przetrwać spokojnie cały rok, a nie 24 godziny. To prawda. No dobra, kolacyjka zjedzona, jesteśmy pełni. Dzisiaj już nic w siebie... Ta Natalia już tam leży, dzisiaj już nic w siebie nie wciśniemy. Mam jeszcze to obolowo, ale to już zostawimy sobie chyba na śniadanie. I właśnie, jutro, widzowie, zrobimy sobie rano coś ciekawego, coś zupełnie innego niż to, co robiliśmy dzisiaj, więc my idziemy teraz odpoczywać, a z wami widzimy się jutro. No dobra, witam was z kolejnego dnia. Trochę dzisiaj pospaliśmy, bo jest już, jak widzicie, 11:09, więc za niecałą godzinę kończą się nasze 24 godziny jedzenia rzeczy tylko ze sklepików szkolnych. To, co jeszcze się kończy, to jak widzicie, nasze napoje, tak naprawdę wody zwykłe i wody gazowanej już nie mamy. Zostało nam tylko tyle kubusia, więc musimy jechać koniecznie w kolejne miejsce, żeby po pierwsze ogarnąć coś do picia, a po drugie wiadomo, żeby zjeść jakieś śniadanie. Z racji tego, że wczoraj testowaliśmy 4 różne sklepiki szkolne, głównie z liceum i techniką, to stwierdziliśmy, że dzisiaj zrobimy coś innego i przetestujemy sklepik szkolny na uczelni. Właśnie dlatego podjechaliśmy pod Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Ale widzowie, jakoś podejrzanie, jest tutaj bardzo mało samochodów. Zazwyczaj w tej godzinie to nie było gdzie stanąć. Karol, od 12 do 18 lutego jest przerwa międzysemestralna. Czyli ferie mają. Czyli mają ferie, ale jest to chyba też czas poprawkowy, więc może sklepik będzie otwarty. No idziemy zobaczyć, ale nie sądzę. Uwaga, chyba naprawdę, czy w ogóle wejdziemy do środka? No niestety. No niestety, widzowie, chcieliśmy pokazać wam sklepik na naszej uczelni, na której razem z Dalią studiowaliśmy przez 5 lat, ale no, trafiliśmy pechowo akurat na okres, gdzie mają ferie. Od poniedziałku wracają już na uczelnię, więc no niestety, mamy pecha. Ogólnie w tym bufecie było wszystko, więc mielibyśmy naprawdę fajne śniadanie, ale no niestety tutaj go nie zjemy. Z racji tego, że 11 minut temu oficjalnie zakończył się nasz challenge, to niestety w tym filmie nie zjemy już więcej rzeczy ze sklepików szkolnych, bo zanim ogarnęlibyśmy kolejną miejscówkę, to byłoby już pewnie grubo po 13 albo koło 14, a no my jesteśmy już serio głodni, więc w tym miejscu, widzowie, oficjalnie kończymy nasz challenge. Dajcie znać, czy taki film się podobał. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. A my na tym kończymy odcinek, jedziemy szybko na jakieś śniadanie, jedziemy po jakąś wodę i widzimy się w kolejnym filmie.